Łukasz Nowicki dzień po pogrzebie ojca pojawił w pytaniu na śniadanie. Tak poprowadził program. W środę 14 grudnia Polska żegnała znakomitego aktora. Tego dnia odbył się pogrzeb Jana Nowickiego, który zmarł 7 grudnia. W ostatniej drodze mistrza towarzyszyła mu rodzina, przyjaciele i fani. Nie mogło oczywiście zabraknąć jego ukochanego syna, Łukasza Nowickiego. Dzień później prowadzący pytanie na śniadanie pojawił się w studiu, prowadząc program w TVP2. Łukasz Nowicki zachowywał się jak prawdziwy profesjonalista i nie widać było po nim trudnych emocji, z którymi musiał się mierzyć raptem kilkanaście godzin wcześniej. Uroczystości pogrzebowe Jana Nowickiego rozpoczęły się w środę, 14 grudnia o godz. 13 mszą świętą w kościele parafialnym PEN w Święty Urszuli w Kowalu. Podczas ceremonii zmarłego pożegnali najbliżsi, rodzina aktora. Eugeniusz Gołębiewski, burmistrz Kowala czy Marek Kondrat. Po informacji, że Jan Nowicki nie żyje, jego jedyny syn Łukasz Nowicki dopiero dwa dni później był w stanie zamieścić wpis o śmierci swojego ojca. Wczoraj utraciłem ten pion. Gdy rankiem Olga przekazała mi wiadomość o śmierci taty, długo siedziałem na kancie łóżka w hotelu, próbując odzyskać równowagę. Tylko grawitacja trzymała mnie przy ziemi, zastygłem, pisał wtedy Łukasz Nowicki. Prezenter w ciszy i spokoju przeżywał odejście swojego ojca. Natomiast w środę, 14 grudnia, towarzyszył mu w jego ostatniej drodze. To były dla niego na pewno trudne chwile. Jednak aktor nie zaplanował dłuższej przerwy w pracy. Raptem kilkanaście godzin po pogrzebie pojawił się z samego rana w pytaniu na śniadanie. Jak na profesjonalistę przystał. Nie dał po sobie poznać, że jeszcze kilka chwil wcześniej żegnał na cmentarzu swojego ukochanego ojca. Od samego rana humor mu dopisywał. Wspólnie ze swoją telewizyjną partnerką Małgorzatą Obczowską przywitali widzów świąteczną piosenką Witę Christmas Franka Sinatry. Kocham Franka Sinatrę. Zamyłaj, ale nie tylko. Ale przede wszystkim kochamy Państwa. Witamy serdecznie w pytaniu na śniadanie, powiedział Łukasz Nowicki do widzów Dwójki. W dalszej części programu Nowicki z Obczowską skupiali się na tematach związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. W tym, jak przygotować wigilijne przysmaki, czy udekorować dom. Łukasz Nowicki z uśmiechem komentował i rozmawiał w studiu. Wiadomo jednak, że nie jest mu łatwo. Na szczęście może liczyć na wsparcie swoich kolegów z ekipy Pytania na Śniadanie. Czy fanów śniadaniówki, którzy w licznych komentarzach w mediach społecznościowych zamieszczają komentarze ze wsparciem dla Łukasza, pozdrawiam prowadzących. Moja ulubiona para. Pan Łukasz, super, panie Łukaszu, jesteśmy z panem całym serduchem. Łukasz Nowicki pożegnał ukochanego ojca, długo siedziałem na kancie łóżka, próbując odzyskać równowagę. Podał informację o pogrzebie. Pogrzeb Jana Nowickiego. Rodzina, przyjaciele i bliscy pożegnali aktora, zdjęcia. Przyjaciel Jana Nowickiego był reanimowany przez ponad godzinę.